Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami tym razem coś free to play. Wiele osób w komentarzach pytało o udostępnione niedawno na Steamie Orcs Must Die Unchanged, czy coś takiego. Bardziej sieciową wersję gry o tym samym tytule. Ja osobiście Orcs Must Die wspominam bardzo dobrze i szalenie bawiłem się w tym tytule te ładne parę lat temu. Zobaczymy, co w open becie tej gierki z napisem Unchained siedzi ciekawego, co tu jest dobrego, co słabego. Po pierwsze, jest to w końcu open beta. Nareszcie, bo minęły prawie 2 lata od mojej pierwszej przygody w bardzo dziwnie mega bardzo zamkniętej closed becie, do której dostęp miało naprawdę dość mało osób. Teraz macie możliwość pobierania open bety za darmo. Wystarczy się zarejestrować, pobrać klienta gry ze strony oficjalnej albo pobrać ze Steama. Co istotne, gierka jest w pełnej polskiej wersji językowej. Czasami trochę zbugowanej, o tym za chwilę, ale zachowano tutaj takie, wiecie, śmieszkowe kawały, teksty, odzywki znane z polskiego dubbingu Orcs Must Die. To jest bardzo spory plus na dzień dobry na początek. Sporym minusem jednak jest zbugowanie tej gry. Rejestracja z naprawdę jakimiś dziwnymi napisami, błędami, próba zmuszenia klienta na przykład gry do działania w full screenie powoduje wywalanie się do pulpitu. Polskie głosy czasami w tym tutorialu, czy powiedzmy w tym intrze, wstępniaku do gry są poucinane, bo są o parę sekund za długie niż oryginalne. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Klient gry jest osobny w stosunku do samej rozgrywki. Czyli najpierw odpalamy klienta na pulpicie, gdzie zarządzamy sobie naszym kontem, postaciami itd., co teraz widzicie na ekranie, by przeskoczyć następnie do uruchamiającego się już samego procesu gry, kiedy już do jakiejś rozgrywki dołączymy. Rozwiązanie troszeczkę słabe. Na początek warto ogarnąć sobie tutorial podzielony na 4 rozdziały. Nauka podstaw trybu przeżycia i podboju, do tego możliwość rozegrania gry z botami w obu tych trybach, czyli powiedzmy te tryby treningowe mamy mniej więcej 4. Warto to ogarnąć, bo tutorial czy poradniczek wbudowany w grę jest zrobiony naprawdę bardzo dobrze. Uczy każdego elementu rozgrywki, krok po kroku, w mega humorystyczny i zabawny sposób, no z tym trochę poucinanym polskim dubbingiem, ale jednak teksty, kiedy gniemy, atakujemy przeciwników, czy dubbingi osobnych postaci, to wszystko wykonano naprawdę bardzo fajnie. Dobrze po prostu, jak to się mówi, dopasowano jakby osoby podkładające głosy. Są odpowiednie, śmieszkowe, naturalne i dobrze odgrywają klasę, jaką gramy. W trybie przeżycia mamy po prostu bronić naszej szczeliny przed najróżniejszymi atakującymi paskudztwami, stawiając różne najróżniejsze naprawdę pułapki na podłogach, sufitach, ścianach, starając się zrobić taki szlak śmierci goblinom, by nie dotarły do szczeliny. Oczywiście musimy bronić paru tras, z których atakują przeciwnicy i tutaj ilość mapek jest całkiem zadowalająca, chociaż pierwsze kilka map można przejść naprawdę grając dosłownie jednym palcem. Tryb przeżycia to klasyczny model po prostu znany z Orcs Must Die, tylko z innymi graczami. W przypadku trybu podboju jest dużo ciekawiej, ale też dużo trudniej znaleźć sobie na przykład całkiem dobrą ekipę. To tryb oparty o walkę z drugą ekipą, po drugiej stronie całkiem sporej i naprawdę różnorodnej mapy. Orcs Must Die Unchanged miesza trochę gatunek Tower Defense z delikatną mobą, plus do tego taka minimalna, delikatna, dosłownie posypka z gry, można powiedzieć, karcianej. Powiedzmy tak, 45% moby, 45% tower defense i te powiedzmy 10% karcianki. O co chodzi? Główny tryb, czyli podbój, opiera się o wysyłanie z portalu tak zwanych siepaczy, których każdy gracz może mieć inny zestaw. Podchodzimy do takiej bramy i ustawiamy sobie, jakie tam jednostki chcielibyśmy mieć na przodzie, w środku czy z tyłu i w stronę bazy po prostu te jednostki zaczynają nadciągać. Do tego typowe klepanie PvP, czyli możemy spotkać innego gracza, musimy wykorzystywać nasze skille, żeby go zabić albo się obronić. Mamy tu niszczenie bram, strażników, w tym wypadku bronionych przez różne pułapki stawiane przez graczy. Najczęściej na większości map mamy po prostu 2 linie, czyli jedna linia jest taka, gdzie atakują przeciwnicy, a jedna linia jest taka, gdzie atakujemy my. To wypada naprawdę bardzo przyjemnie i chyba ten gameplay, właśnie ta mechanika rozgrywki, to latanie, stawianie pułapek, PvP, bicie minionów w tym tytule jest chyba największą zaletą, bo walki PvP bywają naprawdę bardzo przyjemne, dynamiczne, wymagające nieco wspólności.
współpracy, no zabawa z kolegą też w ekipie jest jeszcze lepsza. Problem tylko leży w tych rage quitach, czyli graczach, którzy wychodzą z drużyny, bo drużyna przegrała jedno starcie, został zabity jeden strażnik, no i po prostu ci gracze, którzy wychodzą z rozgrywki, bo chcą, nie dostają żadnej kary, przynajmniej na razie. Tak jak chyba w każdej mobie, liczy się zgranie drużyny, a wyjście kogoś, bo mu się tak po prostu podoba, najczęściej wkurza. Na mapach trybu podboju znajdziemy też różne rzeczy, które możemy kraść przeciwnikowi, od jego zasobów przez punkty kontrolne dające nam różne profity. Jeżeli wejdziemy do bazy przeciwnika na przykład od tyłu, czasami znajdziemy tam jakieś skrzynki, jakieś wazy, jeżeli je rozwalimy, dostaniemy dodatkowe punkty jakby do rozwoju naszych tych minionów, czy zmiany tych minionów na trochę wyższo poziomowe. Na przykład też musimy zabić bossa po jednej stronie mapy, zabrać z niego wielkie mięcho i w centrum mapy złożyć je w ofierze na takim wielkim grillu, by po naszej stronie zrespawnował się silny potwór idący na bramy wroga. Rozgrywka zmusza nas do trzech głównych rzeczy. Po pierwsze obrona własnych bram, po drugie atakowanie wrogich i po trzecie zaczepianie wrogich graczy różnymi innymi trasami. Pytanie, czy nasze miniony, pułapki i inne rzeczy w tej grze można zmieniać, ulepszać? Tak, właśnie na tym polega ta gra. Za rozgrywki otrzymujemy różne walutki, surowce do craftingu, które czasami gdzieś tam wypadają z minionów czy z potworów, oraz skrzyneczki w zależności od tam przegranej lub wygranej. Otwierając je, otrzymujemy rzeczy do wytwarzania kolejnych rzeczy, kart, broni, potworów, minionów itd. Powoli ulepszamy nasze konto, nowe karty, pułapek, możliwości, umiejętności. No, jest fajny progres naszego rozwoju, czy... Orcs Must Die Unchained to jest grą pay to win, jeżeli można ją pobrać, zainstalować i grać za darmo. Tutaj nie jest to łatwe do opowiedzenia. Ilość graczy nie jest specjalnie duża, rano ciężko znaleźć dobrą grę, wieczorami jest już trochę lepiej, więc ciężko stwierdzić, czy te pay to win naprawdę jest takie bardzo mocno wyczuwalne. Są jednak specjalne itemy, które można użyć tylko w trybie przeżycia, czyli na boty, których nie można wykorzystać w walce powiedzmy PvP. I te rzeczy sklepu premium natychmiast powodują zaburzenie sensu gry, takie jak na przykład nietykalność. Na szczęście tych itemów nie możemy używać na PvP. Postacie można kupić, można je też odblokować za darmo. Pay to win nie jest jakiś mega mocno, wydaje mi się, wyczuwalny, ale progres postaci jest dość powolny. Finalnie rzecz biorąc, moje odczucia z tej gry są dość mieszane. Bardzo przyjemna gra, jednak na razie bardziej nastawiona pod PvE niż pod dość niezbalansowane i pełne afkerów czy ludzi wychodzących na PvP. Klepie się bardzo przyjemnie z kolegami, strasznie jednak drażnią błędy. Niekiedy nieprzetłumaczone dialogi, czy pojawiające się jakieś zbugowane napisy oraz ten irytujący launcher spowalniający całe ładowanie rozgrywki. Problemem jest też wydawca. Gameforge słynie z niszczenia gier, zdojenia ich. W ciągu ostatnich 10 lat Gameforge doprowadził do upadku ponad 10 gier, gdzie ta firma została wydawcą. Mimo tych wad, przyjemność z grania jest. Lekko inny pomysł na mobę z użyciem pułapek, trapów, młócenia potworów, to wszystko też jest. Dlatego Orcs Must Die Unchained ode mnie dostaje miniaturkę po prostu żółtą. Jest to produkt przeciętny, który najlepiej, jeżeli każdy z was oceni własną miarą. Jest tu sporo dużych wad, ale jest też sporo dobrych zalet. Oceniłbym ten tytuł tak. Kiedy przyczepiamy się do jakiejś wady, to gdzieś nagle pojawia się jakaś zaleta, która powoduje, że zamyślamy się i tak na zmiany cały czas znajdujemy dużą wadę i dużą zaletę. Zarówno trzeba się zgodzić z osobami, które ten tytuł oceniają negatywnie, jak i pozytywnie. Mi ciężko jest tu naprawdę zdecydować, chociaż finalnie można powiedzieć, że albo ta gra teraz będzie grywalna przez ludzi w ciągu 2016 roku, albo już całkiem padnie, bo kolejnej szansy na otwarcie bety raczej już nie będzie. No cóż, zobaczymy. Tyle.